Witajcie moi drodzy, witajcie moi mili. To już trzecie nagranie, zdaje się. Przynajmniej jeśli chodzi o chronologię jego nagrywania, bo kiedy się ukaże i czy faktycznie ukaże się jako trzecie, to ciężko powiedzieć, ale prawdopodobnie tak będzie. Moi drodzy, moi mili, trzecie nagranie, jeśli chodzi o Krwawy Żurnal. Dzisiaj w składzie zupełnie innym, odmienionym, dwuosobowym, bo ze mną jest, jak się okazuje, moi drodzy, człowiek o wielu talentach i wielu twarzach, bo raz niewielkim snotlingiem jest, innego dnia może być wojownikiem chaosu, by skończyć jako jaszczuroluć czy inny skink wszelaki. Mianowicie ze mną jest, moi drodzy, Rupert. Rupert, drugie miejsce na Legendary Cupie. Rupert, król snotlingów, a przy okazji też na Legendary Cupie, o którym dzisiaj sobie będziemy rozmawiali. Najlepszy Polak. Witam cię, Rupert, bardzo serdecznie. Hej, witam. Należy dodać, że dawny król snotlingów, bo snotlingi już niestety zostały zamordowane. Widzisz, co po niektórzy jeszcze podejmują się pewnych prób wskrzeszenia tegoż uroczego tworu, jakim jest ta drużyna. Może nie do końca skutecznie. Natomiast, drogi Rupercie, spotykamy się tutaj, by porozmawiać co nieco o Legendary Cupie, minionym już. Dla nas to było w zeszły weekend, więc nie aż tak dawno temu, więc myślę, że wiele rzeczy możemy w miarę pamiętać z tego turnieju i myślę, że o ile do kwestii sportowych i twojego naprawdę świetnego występu na jaszczurkach, a jak to pewnie niektórzy mówią, odkrywanie jaszczurek na nowo, a przynajmniej według pewnych niemieckich graczy, później wygrywających turniej, jak się okazuje. No, do tego jeszcze dojdziemy. Chciałbym zacząć od twoich wrażeń turniejowych. Ja też podzielę się swoimi od strony organizatorsko-sędziowskiej. Eventu od strony jego zorganizowania. Tutaj mam na myśli pakiet startowy, mam na myśli to, jak ci się grało, jeśli chodzi o tempo rozgrywek. Czy to 2:20 to było za krótko, za długo? Czy według ciebie turniej jakoś można było czasowo inaczej zorganizować? Możemy też porozmawiać sobie o nagrodach. Chciałbym cię po prostu zapytać o takie twoje ogólne wrażenia jako uczestnika turnieju. Bez wyników sportowych na razie. Jasne. Wiesz co, więc tak, turniej moim zdaniem bardzo fajnie zorganizowany, nie było żadnych tutaj wtop, nic złego się nie wydarzyło, co już jest olbrzymim plusem, bo na wielu turniejach potrafi to zdefiniować to, czy go pamiętamy dobrze, czy nie. Jeśli chodzi o pakiet startowy, w porządku, jakby tutaj bez fajerwerków, ale jakby w pełni jestem zadowolony z tego, co dostałem, różowe kosteczki, więc jestem przeszczęśliwy, bo do naszych fajansowych barw pasują. Więc to było bardzo fajne. Sama miejscówka jak najbardziej w porządku. Wiem, że były tutaj zastrzeżenia, jeśli chodzi o alkohol i o to, że nie można by było spożywać, jak również innych używek na terenie i wokół turnieju. Dla mnie to absolutnie nie był żaden problem, dlatego że ja i tak turniejowo staram się, znaczy nigdy nie, właściwie nie piję w czasie dnia, w czasie turnieju, dopiero wieczorem. To nawet nie power gaming, tylko po prostu nie mam nigdy ochoty na piwo albo alkohol w czasie dnia. Wieczorem po turnieju, jak głowę chcę ochłonąć jak najbardziej, w czasie dnia nie mam z tym żadnego problemu, nie palę, więc to też nie był kłopot. Jedyne, czego może mi troszkę brakowało, to kawy, żeby gdzieś tam sobie na miejscu wypić, ale to też nie był jakiś taki problem. W czasie długiej przerwy obiadowej można było wyskoczyć do kawiarni, była blisko, więc z tym też nie było kłopotu. To, do czego mógłbym mieć zastrzeżenia, to ewentualnie blaty. W niektórych miejscach te stoły dosyć mocno chodziły. Wiem, że był jeden taki dosyć krytyczny stół, gdzie boisko wypadało na łączeniu blatów, ale można było, później nam powiedzieliście, że można spokojnie przenieść to boisko i to też nie był jakiś większy kłopot, żeby się przesiąść i żeby grać dalej. Nagrody bardzo fajne. To, co mi się podobało, to to, że można było od pierwszego miejsca wybierać sobie nagrodę, czyli to, co kto potrzebuje, bo często na turniejach jest tak, że dostajesz, nie wiem, czwarty raz tą samą drużynę, tak? Tutaj mogłeś sobie wybrać, czy ci potrzebna jest drużyna, czy po prostu zwykły star player, czy mata do czegoś, tak? Mogłeś zdecydować po kolei. Ty co wybrałeś? Ja wybrałem matę z Playmat, grałem na nim, na niej na pierwszym stole i była naprawdę super. Viking, z tego co wiem, na przykład też zgarnął matę, jakoś oni, no nie wiem, dlaczego nie cieszyłeś się powodzeniem i doczekała też dla niego, więc bardzo się ucieszył, że mógł ją złapać. Więc to było fajne, no bo może ktoś inny potrzebował star playera, akurat gnoma z wędką, tak?
Ktoś chciał drużynę House Dwarfów, tak jak wziął chyba ją Steam jako pierwszy, z tego co kojarzę. To złapał drużynę, która została właśnie mocno zmieniona. Nie wiem, może chce zacząć ją testować i chce w nią wejść. Mi się to podobało, ta formuła wybierania nagród. Co jeszcze? Jako sędzia byłeś cały czas dostępny przy stołach. W każdej chwili można było liczyć na pomoc, więc to było bardzo fajne. Komunikaty o czasie były w porządku. Jeśli chodzi o czas grania, to też jak najbardziej ok. Ja gram dosyć wolno. Staram się po kilku turniejach i po paru nauczkach pilnować tego, żeby zawsze grać z zegarem. Chyba, że widzę na początku od razu z kimś siadłem, tak jak siedliśmy z Wojtasem na przykład, to po prostu dla mnie to był człowiek torpeda i ledwo udawało mi się dotrzymać mu kroku i tempo gry. Także czasowo spokojnie, ten mecz na przykład skończyliśmy chyba pół godziny przed czasem, więc mieliśmy kupę czasu na to, żeby pójść coś zjeść. Były jakieś zarzuty chyba na forum na temat właśnie miejscówek, a to były z trzech zarzuty, tak? To był zarzut o to, że nie było gdzieś zjeść, tu się absolutnie nie zgadzam. Poszliśmy sobie w sobotę na pyszny ramen, który był 5 minut tak marszu od miejscówki turniejowej. Tuż obok ramenu była pizzeria, gdzie można było zjeść. Był Chińczyk, było parę innych miejsc z jedzeniem, więc po trasie zaliczyliśmy jeszcze bardzo dobrą kawę, więc to też nie był jakiś kłopot. Natomiast jeśli chodzi o samą miejscówkę, wydaje mi się, że jeżeli chcielibyście rozwijać turniej, a pewnie każdy chce rozwijać turniej, to może być trochę za mała. Nie wiem, jak ci się wydaje, ale tam tak dosyć gęsto już było, tak? Jeżeli przyjdzie na kolejny turniej plus 10 osób, na kolejny plus 10 osób, to może się okazać, że ta sala będzie ciut mała na to. To wiesz co, to ja po kolei dojdę do wszystkich kwestii, ale zacznę faktycznie od tego, o co mnie tutaj zapytałeś. Wiesz co, problem jest taki, że ciężko czasami wyczuć, na ile osób będzie się szykował Legendary Cup. Bo 2 lata temu mieliśmy salę gigantyczną na 80 osób bez problemu. No i turniej był na... Nawet nie wiem, czy był na 30 osób. Natomiast no nie, na pewno nie było to 40. To był turniej, jak się okazuje, tak w skali turniejów dwudniowych, dosyć mały i kameralny. Mimo, że sala była bardzo, bardzo duża. Rok później znowu mieliśmy Hexa i bardzo szybko wypełniliśmy wszystkie dostępne miejsca dla turnieju. W tym roku Legendary Cup odbywał się troszkę w cieniu Mistrzostw Europy, więc uznaliśmy, że dlatego prawdopodobnie trochę mniej graczy się pojawi. I faktycznie dużo graczy, którzy w przeszłości uczestniczyli w Legendary Cupie, a w tym roku pojawili się na Euro Bowlu, później nie zagościli do nas na Legendary Cup, natomiast dużo innych osób uzupełniło te braki i na koniec dnia turniej wydaje mi się, że zgromadził tyle osób, ile mógł tak naprawdę przyjąć. Bo tak jak mówisz, były 2 stoły na łączeniach, my je przenieśliśmy później w inne miejsce i został tak naprawdę jeden nadprogramowy stół, czyli na te 48 osób, które były wpisane na Turplayu, byłoby, że tak powiem, idealnie. Co do tego, że blaty się chybotały, tak, zauważyłem to później. Niektóre koziołki, które trzymały te blaty, w ogóle były z gatunku tych rozjechanych i niekompletnych, w nie najlepszym stanie technicznym. Przyznam się szczerze, tutaj ciężko mi jest się więcej wypowiedzieć, bo nie wiem, czy Snickers ogarniał te koziołki skądś i te blaty, czy oni tam mieli w tym młodzieżowym domu kultury, bo tak nazywa się ta placówka, w której to było. Co do zarzutów czeskich, póki co przynajmniej jeśli chodzi o jedzenie, no to też totalnie tego nie rozumiałem. Do dzisiaj tego nie rozumiem, bo jesteśmy blisko centrum i tak naprawdę co kto lubi, to było do wyboru w jakiejś, myślę, sensownej odległości. Co do pakietu startowego, też żeby powiedzieć naszym drogim słuchaczom, co tam się znajdowało. Oprócz bonów i różnych papierowych materiałów były 2 drewniane znaczniki aptekarza i czarodzieja, a do tego myślę, że naprawdę ładny zestaw 2 kaszusteczek różowych, brokatowych, przeuroczych. Tak jak mówisz, barwy fajansowe na pewno dobrze się wpisuje, ale dużo osób naprawdę się pozytywnie wypowiadało, czy też wydawało pomruki zachwytu na ich widok. Także myślę, że akurat kosteczki na pewno fajne. Co do nagród, wydaje mi się, że było dosyć syto.
jak na turniej 46-osobowy, bo nawet sam fakt, że był ten aerograf i generalnie trochę różnych nagród, była też nagroda za cykl. Tam wpadło 500 zł do Hegemona, także wydaje mi się, że też całkiem syta sprawa. Ja powiem ze swojej strony, jako pewnego tutaj obrońcy czasu i człowieka, który nad tym musiał kontrolować, że zdecydowana większość meczów kończyła się o czasie. Ba, była co najmniej jedna taka runda, że ponad połowa stołów skończyła 20-25 minut przed czasem. Także naprawdę myślę, że nie było z tym problemu. I też wydaje mi się, że taki nasz ogólnopolski teraz coraz większy rygor czasowy, coraz częściej pojawiające się zegary, tutaj sprawiają, że jeśli ktoś jest graczem takim regularnie pojawiającym się na turniejach, to często, gęsto nie ma problemów, żeby się z tym czasem wyrobić. Wiadomo, każda gra jest inna. Natomiast tak jak pełnią rolę sędziego na różnych turniejach, to tak mam wrażenie, że z turnieju na turniej trzeba coraz mniej pogoniać graczy, żeby z tym czasem się do końca rundy wyrobić. I też chodząc często po stołach, ja widzę, że na przykład o, tutaj w ogóle nie muszę podawać czasu, bo ten mecz się skończy porę. Jeśli chodzi o czeskie zarzuty, tam chodzi o, tam była sprawa odnośnie dwóch sytuacji konkretnie poza kwestią jedzenia. Jedna, to znaczy tak naprawdę to nie były czeskie zarzuty, tylko były zarzuty Groma. Jeden zarzut Groma był Dokładnie. odnośnie Leona w jego meczu na drugim stole, że według Leona Leon rzucił czwórkę na jedną KO recovery, według Groma rzucił trójkę, no ale no to jest taka sprawa, którą ciężko tak naprawdę rozstrzygać. Drugi zarzut był w moją stronę, bo popełniłem błąd w jednym jego meczu. Wydaje mi się, w pierwszym chyba nawet. Wydaje mi się, że nie zmienił on przebiegu rozgrywki, natomiast błąd jest tutaj błędem. No i co? No tutaj był delikatny problem. Ja tu brzmię na pewno, jakbym się chciał usprawiedliwiać. Natomiast motyw jest taki, że byliśmy w placówce oświaty, o czym jeszcze będziemy rozmawiać. Więc jak wchodzi człowiek, który pracuje w tym miejscu i ktoś ma na przykład podgrzewacz tytoniu z hitsami na stole, to tutaj większym priorytetem, żeby nas nie wyrzucono, jest ogarnięcie tego, żeby to w porę schować, porę dostrzec i schować. No i tutaj doprowadziło to do mojego błędu, jeśli chodzi o Vampire Lorda, bo moi drodzy, Vampire Lord, pomimo że pełni tę samą funkcję co nekromanta i co odpowiednik nekromanty w Nurglu, to o ile u nekro i u Nurgla dostajemy rotera czy też zombiaczka w trakcie rozgrywki, no to jeśli chodzi o Vampire Lorda, jest to po grze. Jak się później okazało, Grom znał zapis tej zasady. Natomiast zamiast powiedzieć mi to od razu, kiedy w pośpiechu wydałem tutaj złą decyzję, to uznał, że poczeka z tym do końca gry i po grze mi powiedział, że on wiedział, że moja decyzja jest zła i że został przeze mnie oszukany. Wydaje mi się, że w przeciwieństwie do tego, co napisał w poście, że byłoby to 15 minut kłócenia się, myślę, że moglibyśmy się zamknąć w 30-45 sekundach, bo tyle zajmuje sprawdzenie takiego czegoś. Natomiast fakt faktem, jest to mój błąd, jak się zdaje, jedyny w trakcie tego turnieju, ale jeden błąd dla sędziego to aż zdecydowanie za dużo, także bije się bardzo mocno tutaj w pierś. Natomiast post ze strony Groma był bardzo, bardzo agresywny. Natomiast wszystko udało się koniec końców rozwiązać. Wszystko mam wrażenie, że rozeszło się po kościach, a temat można uznać za zamknięty. Czy jeszcze o czymś nie powiedziałem, Rupert? Wiesz co, no wydaje mi się, że jeśli chodzi o jego zachowanie, to rzeczywiście zostało to gdzieś tam ładnie załatwione, bo Daniel tutaj wspomagał nas z tym i Leon, żeby to załagodzić, żeby nie stworzyć jakiegoś kwasa pomiędzy społecznościami, no bo całkowicie niepotrzebne. On też finalnie ładnie się zachował, pisał, że troszeczkę rzeczywiście przesadził i to wszystko się fajnie Ja nawet skończyło. później dostałem parę wiadomości z czeskiego community od innych czeskich graczy, żebym się nie przejmował Gromem, bo Grom już taki jest.
No widzisz, wiesz co, no, Więc. jakby to co mówisz, jakby jeżeli chciał pokazać, że sędzia robi błąd, no to zawsze jest jakaś taka możliwość. No, przy tej ilości fak, erat i tak dalej, które się pokazują, ciężko czasami jest to wszystko ogarnąć, zwłaszcza, że musisz właśnie jeszcze pilnować tego, co się dzieje na turnieju. No ja, jak graliśmy przecież ze Steamy, to ja byłem pewny i to kilka osób mi nawet przed meczem mówiło, pamiętaj, Kroxigorem, lep mu te wszystkie skoczki, ogon działa na skakanie, będzie to dla ciebie plusowało, nie? No to oczywiście, łapię tam trzech, tak, mówię, ale super, nie odskoczy mi, on odskakuje, nie, no, na trzy plus, ja mówię, na cztery, bo ogon, nie? Mówi, nie, ogon nie działa, nie, Tak, mówi, tak. cioch nie działa, wszyscy mówią, że działa, działa. Faktycznie zapis faku. No Tak, cóż, zajął fakę, pokazał w 3 sekundy, że się największym mylę. problemem jest to, że wiele zasad, które są do siebie teoretycznie analogiczne, działają w różny, niespójny do siebie sposób. To w wielu sytuacjach potrafi być delikatnie mylące. Natomiast wydaje mi się, że na koniec dnia sytuacja, incydent gromowy, że go tak nazwę, został zażegnany. I tak jak mówię, ja te wiadomości od Czechów dostawałem zarówno od graczy, którzy uczestniczyli w turnieju, jak i tych po prostu graczy z czeskiego community, żeby po jednej stronie od tych uczestniczących w turnieju, ludzie piszący bardzo pozytywne słowa odnośnie pracy mojej odnośnie całego turnieju, no i nie zgadzających się z opiniami groma, a po drugiej graczy czeskich nieuczestniczących w Legendary Cupie, którzy pisali, żebym się nie przejmował gromem, bo grom po prostu taki jest. Kolejnym tematem, o który chciałbym zahaczyć, już trochę go zajawiliśmy, już trochę o to zahaczyliśmy, czyli turniej odbywający się w placówce edukacyjnej oznaczało to, jak to mawiał Snickers na początku turnieju, jesteśmy w miejscu dla dzieci, więc obowiązują nas takie same zasady jak dzieci. Oznaczało to brak alkoholu, brak energetyków, palenia czy coś i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że jeśli ktoś miał mieć turbokole, to miał turbokole. Jeśli ktoś miał mieć soczek długo leżakowany, to miał soczek długo leżakowany. No i tak naprawdę do momentu, w którym ktoś nie wchodził nam do sali, to nie było z tym problemu też, żeby jakiegoś energetyka wypić czy coś, ale faktycznie na miejscu nie było kawy. Jedyna opcja to ratowanie się kawą czy też herbatą w żabce lub w trakcie, tak jak mówiłeś, przerwy obiadowej. Dla mnie na turnieju nigdy to nie był problem, bo ja też przez 3 lata na turnieje jeździłem, jeszcze będąc graczem niepełnoletnim. Natomiast miałem takie głosy, że to problem był. Natomiast też mam wrażenie, że z każdym kolejnym roczkiem naszego community takie sytuacje są problemem coraz mniejszym. Nikt się nie wypisał z turnieju po informacji, o, nie będzie można spożywać na miejscu alkoholu, energoli itd. Więc myślę, że koniec końców można to sklasyfikować jako pewną niedogodność, ale chyba niekoniecznie problem. Wiesz co, nie zgodzę się z tobą, że to jest niedogodność. Dla mnie na przykład jako gracza niepijącego mnie czasami szlak trafia, jeżeli ktoś na stole obok zalewa mi figurki browarem w trakcie No, to grania, tak? prawda. Albo zdarzyło mi się, że jeden z graczy na przykład w nerwach, że rzucił dwie jedynki, był mocno napruty, tak? I złapał moją figurkę i rzucił o podłogę, nie? To jest niefajne, tak? To jest bardzo niefajne. Tutaj takich sytuacji nie ma, no bo ludzie się kontrolują, więc ja bym nie traktował tego jako niedogodność. Jeżeli interesuje cię turniej melanżowy, no to nie wiem, wybierasz Fajans Cup odbywający się w lesie, tak? A jeżeli jedziesz pograć, no to jedziesz pograć i możesz grać w MDK-u, czy w innym miejscu, czy w sklepie na przykład, gdzie przecież też są turnieje sklepowe, gdzie nie ma alko i też nie ma jakiegoś z tym problemu. Wydaje mi się, że tu w ogóle bym się nie przejmował tym. To jest oczywiście moje zdanie i ktoś może powiedzieć, że to jest ograniczanie jego swobód obywatelskich, bo on chce wypić tego browara koniecznie na meczu, bo to jest klimat i to musi być. Okej, no dla niego to jest klimat, dla mnie to jest właśnie niedogodność to, że on może się napruć i może mi przewracać figurki, może mi przestawić kurczę stół albo wpadać na mnie co chwila i coś pluć mi w ucho, tak? Także zależy od podejścia. To w sumie też dobrze to słyszeć, że ty nawet tego jako pewnej niedogodności nie klasyfikujesz, a wręcz przeciwnie, jako
Nawet delikatny, mam wrażenie, po twojej wypowiedzi plusik dla turnieju. Myślę, że tak jak teraz o tym myślę w perspektywie tego, co do mnie powiedziałeś przed sekundką, to na pewno delikatnie łatwiej jest kontrolować czas w ostatniej rundzie. Myślę, że gdyby turniej był alkoholowy, to w ostatniej rundzie byłoby więcej meczów, które się przeciągają, czy też mogłoby być więcej meczów, bo niekoniecznie tak by musiało być. Natomiast widzę taką szansę, że nieco więcej meczów by się faktycznie jakkolwiek przeciągało. Natomiast myślę, że kwestie organizacyjne turnieju tym chyba dosyć optymistycznym akcentem możemy zakończyć i możemy przejść do kwestii sportowych. Oczywiście ja tutaj bardzo chętnie się będę wypowiadał szeroko i może nawet nie tylko w związku z Legendary Cupem. Natomiast chciałbym zacząć, Rupert, od ciebie, bo ty zaliczyłeś taki wynik, jakiego chyba nigdy nie zaliczyłeś na turnieju dwudniowym. Czy kiedyś się wbiłeś na drugie miejsce? Owszem, z Notlingami na Brick Bowlu. Który to był rok? W zeszłym roku. 2023. Co była taka sporna kwestia na, pamiętam na małe, chyba. Małe punkciki, ale fajanse zakrzyczały sędziów i organizatorów i wykłóciły mi drugie miejsce. Pamiętam. Tam turplay źle coś liczył i wychodziło z turplaya, że jestem na czwartym. Jak ktoś źle ustawia turplaya, bądź nie wie, jak turplay działa, to wtedy faktycznie do takich sytuacji dochodzić może, ale tu się nie będę na tym dłużej rozwodził, bo myślę, że jest to zupełnie niepotrzebne. Natomiast, wiesz co, nie byłem na tym Brick Bowlu i nie pamiętałem wyników z tamtego turnieju, a jeśli tak byłeś, no to bardzo cię przepraszam za tutaj powiedzenie, że nigdy takiego wyniku nie zrobiłeś. Natomiast lizakami tak nie było nigdy, a chyba był to twój turniej pierwszy. Jakbyś może chciał opowiedzieć o twoich przygodach w trakcie turnieju, tak może nawet mecz po meczu, jeśli tylko masz na to ochotę. I generalnie jak ci się grało, jak to czułeś, bo też przypomnijmy naszym słuchaczom, na jakiej ty grałeś rozpisce lizaków, bo z sześciu skilli nie było tam sześciu bloków. Było tam, poprawnie jeśli się mylę, ale frenzy w jednej sztuce. I do ciebie Niemiec, który później wygrał turniej, mówił, że no, redefiniujesz lizaki. Tak, to mnie troszeczkę rozwaliło, gdzie grasz na tylu różnych rasach, na różnych rozpiskach. Nie? Ja pierwszy raz się rzeczywiście za lizaki wziąłem. Dzięki moim jajczącym kolegom, tak? Zmieniam w ogóle raz i odszedłem od cnotów. Teraz, jak to powiedzieli, lizaki będą pasowały do twojego dziadbowlowego stylu gry, więc testowałem lizaki, tak, żeby zobaczyć, jak odskocznie od Chosenów, którymi ostatnio dosyć dużo grałem. No i pozytywnie wyszło. Chcesz coś powspominać z konkretnych gier? Były jakieś pewnie wydarzenia, które chciałbyś tutaj nam przytoczyć? Wiesz co, tak, no pierwszy mecz miałem z Ondrą. Ondrę trochę zjadła jego własna rozpiska, bo była dosyć dziwna na renegatach. Grał na oraku, ale bez łapówki, to raz. Dwa, miał brawlera na ratogrze, co było dosyć dziwnym też wyborem. I wrestle na orku, tak. Ten brawler na ratogrze się tam ze dwa razy albo trzy nawet bardzo go zabolało to, że nie miał tam bloka albo jaggera. Więc tam poszło do przodu, Boraka dosyć szybko udało się na szczęście pozbyć i jakoś to poszło. To były moje właśnie pierwsze kroki turniejowe lizakami w tym meczu z nim. Gdzieś tam coś, jeden czy dwa treningi wcześniej raptem zagrałem. Ogólnie w porównaniu do Chosenów, których ostatnio mocno męczyłem, podoba mi się to, że mają opcję zrobienia YOLO. Tak? Chouseni, jak tam coś się wydarzy złego, no to jesteś trochę ugotowany, nie? Nie wsadzisz tej jednoturówki, nie zrobisz jakiejś dziwnej akcji, tak? A tutaj nagle się okazało, że wpadasz tymi skinkami po prostu jak dzik w żołędzie, jak ktoś się źle ustawi, zostawi jednego samotnego ball carriera i można robić bardzo dziwne rzeczy, tak? Także to jest fajne. Drugi mecz grałem z Wojtasem. Wojtas na hafach, bardzo ciekawa rozpa, tak? Bardzo fajna, bardzo fajnie mu grała, dlatego że miał Grombindala i Rambeloa, których używał paskudnie, czyli dawał Mighty Blowa
Rumble'owi i terroryzował mi nim skinki albo inne rzeczy. Tam się nawet zdarzyło tak, że Dauntlessa dostał haw zwykły, który stał przy moim Saurusie, wypłacił Saurusowi lepę i zabił mi Saurusa na śmierć. Tak? Tylko dzięki temu, że miał tego White Dwarfa obok siebie. To bardzo fajny mecz. Typowy Stanty highlight, mam wrażenie. Tak, to było tak. W ogóle muszę powiedzieć, że wszystkie moje mecze były takie naprawdę na krawędzi, tak? I ten mecz z Wojtasem tutaj do przodu 2-0, ale on też mógł w każdą stronę pójść tak naprawdę, bo Wojtas oczywiście próbował zaskoczyć mnie tak jak Bączka później biednego zaskoczył hafowymi liniami lotniczymi. Na szczęście lotnik upadł tak, że został dopadnięty przez moje skinki, powalony i gdzieś tam to się udało. Natomiast ten mecz też mógł pójść tak naprawdę w dwie strony. Bardzo ciekawy mecz, naprawdę bardzo fajnie się to grało. Hafy niby, można by powiedzieć, że tak nie do końca powinny sobie tu poradzić, ale Wojtas chwilę wcześniej gdzieś tam z drugimi lizakami wygrał, więc ta rozpa mu grała i to działało. Tak? Ja tutaj dodam, że był to Domingo, który został ograny w 66 minut. Po 66 minutach zakończyło się to spotkanie. No Wojtas gra bardzo szybko. To trzeba przyznać, że po prostu ja dyszałem, żeby nadążyć za nim i żeby to tempo utrzymać, żeby nie być tym, który strasznie spowolnia tutaj mecz. My skończyliśmy chyba ze 40 minut albo lepiej przed czasem. To tak. Tak, i Wojtas wygrał to spotkanie 2-0, prawie 3, tylko tam Niziołek ostatecznie nie doleciał na 3-0. Domingo rozpoczął turniej bardzo ciężko, bo właśnie najpierw porażka z Wojtasem, potem porażka z Ondrą, z którym ty rozpoczynałeś turniej od zwycięstwa. Remis, no ale później odbił się bardzo mocno, bo na zakończenie gier w sobotę zwycięstwo z Ulisesem, później z Korzeniem i Snickersem i na koniec dnia z wynikiem 3-1-2 zakończył turniej. Natomiast Wojtas, mam wrażenie, miał rozpiskę i też playstyle bardzo szalony. I on z kimś albo wychodził i było świetnie i robił niesamowite rzeczy. Zresztą zrobił 10 touchdownów, a najwięcej na turnieju było 11. Ty też zrobiłeś 10, z tego co pamiętam. No albo mecz szedł fatalnie i nic nie był w stanie Wojtas w nim zrobić. No mi na przykład nie zabrał, przepraszam, zabrał mi jeden przerzut, tak? Cały mecz. Więc te hafy wpadły w ogóle, wiesz, nabuzowane z poprzedniego meczu, że znowu kolejne lizaki, przejedziemy się. Mogło pójść w każdą stronę tak naprawdę tutaj, ale przestały siedzieć mu kostki, przestał przebijać, tak jak poprzednie lizaki strasznie tłuk, tak u mnie nie mógł się przebić. Jakoś przeżyłem to kopanie i te mate blowy i potem jakoś już to poszło. Ale naprawdę fajny meczek, naprawdę bardzo przyjemnie się to grało. Zresztą wszystkie mecze na turnieju miałem bardzo przyjemne i bardzo ciekawe. Trzeci mecz grałem z Wikingiem, tutaj wygrana 1-0, to kolejny mecz, gdzie w każdą stronę mogło pójść. Już nawet nie będę mówił o tym, co się wydarzyło, to widziałeś na koniec. O tak, pamiętam. Moje usta w ciup się zmieniały z szerokiego uśmiechu, tak? Bo sam mecz był cały czas taki bardzo, bardzo, bardzo wyrównany. Tutaj jedna tura tak naprawdę zrobiła mi robotę, kiedy w jedną turę zdjąłem mu Bull Centaura i Dwarfa z gardem. To zmieniło bardzo. No, oczywiście jak tracisz bóla w chaos dwarfach, no to zmienia mecz i musi to zmienić mecz. I to była ta tura, która zrobiła robotę. Aczkolwiek Viking walczył do końca i tam naprawdę działy się cuda. Straszne to było. W ostatniej turze prowadziłem 1-0, w ostatniej turze uciekłem jeszcze z kinkiem, żeby mi tej piły nie zabrał, ale udało mu się przewrócić bólem z kinka, wdodżować bodajże hobosem, podnieść piłkę, rzucić ją na maksymalny zasięg w ogóle podania, tak, czyli na szóstce rzut, łapanie krasiem na szóstce czy na piątce. Wystarczyła mu piątka, ale rzucił faktycznie szóstkę. Tak, pamiętam. Były jakieś takie rzuty 6-6-6. Tak, trzy szóstki z rzędu były. Były trzy szóstki z rzędu. Tak, tą moją załamkę na szczęście nie znał Dodge'a, tak, na touchdown, żeby skoczyć tym krasiem, bo tam już bardzo byłem bliski płaczu, tak. Ja właśnie widziałem, później ci po meczu mówiłem, że jak mimika twojej twarzy zmieniała się w trakcie, mimo że usta miałeś zasłonięte, to gdzieś tam kącik wystawał i ja stojąc z boku mogłem go zobaczyć, ale zupełnie nie dziwię się,
że ta mina rzedła w miarę postępowania tej akcji Wikinga, ale przyznam szczerze, jakby ci to przyłożył, byłoby to trochę niesprawiedliwe, no ale byłoby to tak bardzo typowe Blood Bowlowe zagranie, No po to gramy w tą grę, nie? Że trochę masz jakby, trochę ja już jestem, siedzę już taki stuprocentowo pewny, przyłożyłem swój ataku, wybroniłem, zabrałem piłkę, tak? Ten skink już gdzieś tam spintolił z tą piłką, jest już naprawdę na GFI-ach go dopadnięcie, ale to co się może wydarzyć swojego, tak? No może, jak grasz do końca, to zawsze może się coś wydarzyć i taka akcja Jolo może siąść. Tutaj dla mnie na szczęście na tym ostatnim rzucie się ona wykrzaczyła. No tak Wiking miałby remis. I te wszystkie paningi mogły zupełnie inaczej się ułożyć i to wszystko by pewnie wyglądało zupełnie inaczej. No właśnie, a następny mecz w obliczu twojego trzeciego już zwycięstwa w turnieju był na klubowego kolegę Sioguna. Tak. Bratobójcza walka z Siogunem i z jego undeadami. No tutaj wyszedłem zwycięsko z tego pojedynku. W ogóle Siogun też jak burza siadł na samym początku, ale właśnie po porażce z tobą zdobył już do końca turnieju tylko 3 punkty za remis, kończąc ostatecznie na miejscu 15. Natomiast później ty zagrałeś jeszcze 2 spotkania. Porażka ze Steamem 0-2. Tak. I zwycięstwo 3-0 z krasnoludami Unicornsona. Tak, no to były 2 mecze niedzielne. Mecz ze Steam otwarcie na początku mi powiedział, że jest przeszczęśliwy z tego paringu, że Lizaki to jest dla niego coś wymarzonego, bo nie mam na niego żadnych argumentów i że będzie mógł robić co chce. No to się sprawdziło, tak? A też dodajmy, że Steam jest bardzo doświadczonym graczem ogólnie, ale też jeśli chodzi o slany, dużo sukcesów w karierze ma. No i też 800 meczów w ogóle w NAFie. Turnieje faktycznie wygrywane slanami. Też wicemistrzostwo Europy z Malty. Też bodajże na slanach. Także to gracz, który w każdym rulesecie tak naprawdę, jeśli chodzi o żabiarzy, jest się w stanie odnaleźć. Super, naprawdę rewelacyjny gracz. Każdy ruch jakby przemyślany. Wszystko, co robił, było gdzieś tam zaplanowane wcześniej. Nawet jak gdzieś widziałem, mówię, o, zostawił mi dziurę tu na 5 plus dodge, tu coś, może dojdę do tej piłki. Nie, tam za chwilę widział to i ostatnim ruchem łatał każdą taką dziurę. Bardzo przyjemny gracz, naprawdę bardzo, bardzo sympatyczny i super się z nim grało. Na koniec sobie analizowaliśmy jeszcze, co się mogło wydarzyć, ale też mówił, że tutaj za wiele nie miałem do powiedzenia. No miał też bardzo dobrą rozpę, tak, wykorzystał gdzieś tam ruleset, wziął jeszcze braci P do swojej rozpy, którzy naprawdę robili robotę. Ja chyba w plus kosteczki, tak, to też sam się cieszył i mówił, że ten turniej to jest jego też kostkowo turniej, tak. I rzeczywiście było tak, że no, pierwsza tura jego ataku, tak, dostaje Saurus z jednej kostki ode Lepę, pada przebity, spada, tak. No, wyletuje na KO, za chwilę blitz drugiego dostaje Lepę, spada na KO, tego ratuje już tę mapę, tak. Potem Crocs zbutowany zaraz przez braci P, tak, bo on wszystko co przewracał, jak tylko coś leżało, to nieważne czy z jedną asystą, czy bez asyst, bracia P się próbowali do ciebie dobrać. To była fajna też kontra na moją rozpę, że miał tych braci P, nie tylko dlatego, że butowali, ale na przykład w moim ataku, tak, mój plan wcześniejszy był taki, że mam frenzy, będę starał się iść jakoś tam bokiem, może się przecisnę, bo tych boczków nie do końca pobroni z uwagi na frenzy, a Gucio tam oczywiście wystawił skinki z sidestepem, no i boję się z tym, tak, blitz z Saurusem w to oczywiście się nie przewracałem, doklejał się, Saurus spadał, bo jak tylko sklejony był jakiś Saurus, no to nas dostawał od kolegów skinków, a potem dostawał buty i wylatywał. Także tutaj mnie dosyć mocno też kostkował, ja nie mogłem przebijać tych pancerzy 8 na catcherach i 9 na jego liniowych, moje dziesiątki pękały straszliwie. Ale nie wiem, szczerze mówiąc, czy nawet jeżeli by nie było takich rzutów, czy ja z tak doświadczonym graczem, grając turniejowo pierwszy raz, drugi raz, przepraszam, na slany, raz na makarona grałem, to czy bym tutaj mógł cokolwiek porzeźbić?
Tam małą zagwozdkę mu zrobiłem na koniec, bo troszkę zapomniał o moim frenzy. Zbunkrował się w swoim ataku w narożniku boiska. Zrobił taki typowy bunkier, po prostu wszystko się tam skitrało i czekał, żeby przystalować tą ostatnią jeszcze turę do ósmej. Ja w to mu wpadłem frenziakiem. To go trochę zaskoczyło, bo mu tak poprzepychałem zawodników, że musiał, nie miał jak przyłożyć, tak? Zapchałem mu linię touchdowna i musiał jakieś tam dziwne rzeczy zrobić, żeby tego Saurusa przewrócić, żeby móc w ogóle dojść do touchdowna, tak? Więc to go trochę zaskoczyło. Mi trochę zabrakło farta przy jednoturówce, bo tam wykop poszedł w sam narożnik boiska. Źle się trochę ustawiłem, bo zostawiłem trzy skinki bez sensu z tyłu do tego, żeby donieść tą piłkę naprzód i zabrakło mi właśnie potem jednego ruchu z skinkiem, który miał zapchać ostatnią dziurę do trzeciego przepchnięcia już ball carriera, więc tutaj też tak i zadowolony jestem, bo prawie mi się to udało. No, ale prawie robi robotę i prawie robi dużą różnicę. Oj, więc to prawda. Więc nie wyszło, więc jakby mecz mocno w plecy. Powinno się skończyć 1-0, 2-0 wyszło dla niego, bo zrobiłem już ostatnią potem głupią rzecz, tak, na zasadzie, że dobra, że przegrać 1-0 czy 2-0 to bez różnicy, więc poleciałem jakimś tam, wystawiłem się na blitza, tak, zabrał mi piłkę i przyłożył w 16 turze na te 2-0. Ale mecz super. Ta rozpa plus ten tej rangi gracz to naprawdę rewelacja. Chociaż z tego, co kojarzę, chwilę później, Leon z nim no, bardzo wyrównaną walkę nawiązał i tam mocno pachniało niespodzianką i był się bardzo zdziwił Sztima. Wiesz co, tak generalnie wydaje mi się, że przekrojowo faktycznie nie dość, że Sztima świetnie szybkości, to jego przeciwnicy miewali duże problemy, bo czy to Reszka grając na Sztimę Amazonkami, więc dla braci P, paring absolutnie fenomenalny. Czy też może powinniśmy mówić braci D, bo obaj są na D. P tam się pojawia z zupełnie innego powodu, raczej z twojego takiego no, tak, nastawienia do tegoż rodzeństwa. Natomiast Reszka w kluczowych momentach, gdzieś tam w kluczowym momencie rzucił 1-1, na Gofercie widziałem tę sytuację, faktycznie był to moment absolutnie kluczowy dla wyniku tego spotkania. Poza tym później też Reszka mówił, że każdy pogostik wyszedł Sztimę. To nie było pogostikowanie w każdej turze wiele razy. Robił to w sposób przemyślany, wtedy kiedy faktycznie coś to zmieniało. No ale fakt faktem, wychodziły wszystkie. W meczu na Dudę Mario. Wiem, że Sztimę rzucił, zresztą ani razu, sędzia, nie było takiej sytuacji, że sędzia nie przyjął łapówki. I ani razu też nie było sytuacji, w której rzuciłby Sztimę więcej niż dwa dublety w danej grze. Zawsze to był jeden dublet, na który dawał łapówkę i wszystko było w porządku, więc przy jego dosyć licznym faulowaniu, przynajmniej w tych meczach, które ja mogłem jakoś bardziej oglądać, no to tutaj delikatne nastąpiło chyba troszkę wykrzywienie. Natomiast idąc dalej, Dudę Mario po drugiej stronie, grając na Sztimę, no pufkę rzucił jeden i chyba łącznie czterech zawodników zostało mu przez sędziego wyrzuconych. Leon też widziałem, że w jednym, przynajmniej ważnym momencie też poszło jeden w jeden, zrobiły się problemy, Sztimę mając to momentum ruszał dalej, więc wydaje mi się, że tutaj nie tylko byli bracia P, którzy jak rozmawiałem z paroma osobami grającymi na Sztimę właśnie, nie robili aż tak wiele w meczu poza tą presją, którą wywierają i poza tymi możliwościami, które daje sidestep. No o tyle na kostkach była delikatna różnica, natomiast świetnie wykorzystał ruleset, a my dzięki niemu na rulesecie jaskrowym nie zobaczymy już najprawdopodobniej braci P w grze zbytnio. Chociaż może ktoś pojawi się taki, co uzna, że no slany mając 1100 sztuk złota, ale braci P są nadal wystarczająco mocne. Nie zachęcam do tego bynajmniej, do udowadniania tego i zachęcam do porzucenia braci P. Natomiast ostatni mecz Unicornson 3-0 na Krasnoludy. Tam widziałem, że dugout krasnoludzki był pełen długobrodych. Wiesz co, skostkowałem strasznie Unicornsona. Tutaj jakby to, co mi w meczu ze Steamem nie szło, tam, ja nie wiem, chyba raz przebiłem w meczu ze Steamem pancerz, tak? Jedną wbiłem,
jednego kasa, tak mi się wydaje, może dwa przez cały mecz, odtłukłem go całkiem sporo, tak? Tak tutaj, no, nie dość, że był niekorzystny paring dla Unicornsona, no to jeszcze, jeśli dobrze pamiętam, to on po pierwszej turze miał trzy zestunowane krasie. Ja trochę wykorzystałem to, że wstawił kosiarkę do rezerw i stwierdziłem, jako cel nadrzędny postawiłem sobie to, że jakiś kraś musi zlecieć, tak? No wiadomo dlaczego. I jakby konsekwentnie to robiłem, ale kostkowałem potwornie. To tam było tak, że każdy Saurus, który bił krasie z blokiem, no to rzucał te poły. Pancerze leciały po prostu, jakby to były, nie wiem, ósemki albo siódemki wręcz hafowe, tak? Pękały co chwilę. Jak nie stuny, to spadali. Jak nie ten, już butowałem, po prostu robiłem wszystko, bo widziałem, że to idzie lawina i no, Unicornson nie miał tu przeciw moim kostkom nic do powiedzenia. To po prostu no, nie możesz grać, jeżeli tracisz w pierwszych, nie wiem, 3 czy 4 tury spada ci 3-4 zawodników, no co krasie zrobią? Nic nie zrobią, tak? To prawda. No tutaj Unicornson miał też pecha trochę z paringami. Sam mówił, że tutaj mogło pójść w różne strony, no bo wystarczyło, żeby trafił gdzieś te małe punkty, inaczej się poukładały, żeby trafił na przykład Leona tymi krasiami albo Sztimę właśnie i mogło to się skończyć zupełnie inaczej, tak? To tak, było zupełnie tak, inaczej tak. Wyglądać. On zdecydowanie bardziej wolałby grać na dowolnego gracza z pierwszego stołu, niż na ciebie mierzyć się na stole drugim. Myślę, że jeśli chodzi o paringi, to zdecydowanie tak było. Natomiast na koniec dnia Rupert, drugie miejsce, 10 zdobytych touchdownów, tak jak mówię, najwięcej zostało zdobytych 11 przez Sztimę i przez Leona, 3 stracone, kasy 15-10. Chyba wynik niesamowicie dobry jak na debiut Lizachami. To co? Reprezentacja. Nadchodzi wielkimi krokami w 2026. No z tą repą to spokojnie, tak? Nie szalejmy. Mamy na to czas. Są teraz jeszcze w ogóle dwa duże turnieje. Co tam będzie dalej, jak to będzie dalej wyglądało, to zobaczymy. Ale turniej tak, no bardzo udany. Nie miałem tak naprawdę żadnych takich fuck-upów, tak? Tak jak Leon rzucał tą gałę w gałę, tak jak Mario miał te kłócenia się, tak jak no, na każdym turnieju masz jakiś taki rzut, gdzie, nie wiem, do, na 3 plus z przerzutem ci nie siądzie i przez to przegrywasz mecz, tak? U mnie wszystkie mecze były stabilne, tak? No to musisz, żeby dobry wynik zrobić na turnieju, to musisz mieć rzuty, bo bez tego się nie da. Nawet 2 plus ci może po prostu czasem nie siąść i tego wyniku nie zrobisz. Tu jeden mecz miałem taki, że rzeczywiście te rzuty były słabe, to było, że z teamę. Drugi, że znowu żygnęło w drugą stronę i z Unicornsona tak skostkowałem, że to po prostu tylko wypadało przepraszać za to. A cała reszta była po prostu poprawna, i ale ta poprawność wystarcza. Często wystarcza, jeżeli jest wszystko ok, jeżeli przebijasz, zwłaszcza jeżeli robisz jakieś przebicia w kluczowych momentach, tak jak w meczu z Wikingiem, tak, i zabicie dwóch zawodników w jednej turze, no to jest super, tak, i to we właściwym momencie siądzie właściwy rzut, no to wynik jest, no. No i cóż, nie pozostało nic innego, jak tylko takiego świetnego naprawdę wyniku pogratulować, bo jest czego. Moi drodzy, ja sobie teraz chciałbym co nieco więcej prywaty zrobić na moim własnym podcaście, to chyba mogę. Odnośnie tego, jak to sportowo wyglądało u pozostałych graczy na Legendary Cup 4, taki szybki recap tegoż dokonać, no i tego, co nas czeka w przyszłości, jeśli chodzi o zasady moje, nie będę mówił jaskrowe, bo zaraz mi ktoś zarzuci, że ego wystrzeliło w kosmos, bo człowiek poszedł do telewizji. Także Sztimę wygrywa turniej. Modliłem się, żeby to się nie wydarzyło. Niestety moje modły zostały niewysłuchane. Nafl uznał, że przemówi do rozsądku mojego. Przemówił, udało się. W Poznaniu jeszcze mocniej osłabieni bracia P, czy też bracia D. Jak kto chce, tak można ich nazywać. Bardzo wysoko były wampiry. Natomiast no, jeśli chodzi o wampiry, trzeba pamiętać, że tutaj czasami jak kostka nie pozwoli, to nie da się grać. A Jagul na koniec dnia nie zaliczył żadnej porażki. Gdzie drugie wampiry, Reichel też bardzo solidny wynik, 12 miejsce, 3-1-2. No, także tutaj już porażki dwie wpadły. Natomiast dwóch Niemców, jeśli chodzi o pierwsze trzy miejsca. No Rupert, właśnie, jeszcze muszę ciebie dopytać, bo tak ty tu jesteś między Niemcami, a miałem do ciebie pytanie, zapomniałem po twoim rekapie. Dwa przerzuty.
Na ile ci przeszkadzał brak trzeciego? Czy może w ogóle nie był przydatny? Czy wydaje ci się, że mogłoby brakować, gdyby turniej nie był, tak jak trochę mówisz, dla ciebie dosyć szczęśliwy, jeśli chodzi o kości i brakowało dla ciebie takich złych momentów? Wiesz co, tak, mi brakuje strasznie w tej rozpili zaków trzeciego przerzutu, a Chausenami gram zawsze na trzech przerzutach. Ja w ogóle, tak jak moi kochani klubowi koledzy mówią, jestem dziadem, tak, dziad bowlerem, więc 3 plus z przerzutem, z dodgem, to jest dla mnie jakiś dramatyczny rzut, jeżeli muszę coś takiego w ogóle rzucać. Najchętniej bym nie rzucał, albo dwie pod górę, dwie kości z blokiem, tak, to też jest ciężki rzut, więc jestem, gram mega bezpiecznie, więc trzy przerzuty to jest dla mnie absolutne minimum, ale tu lizaki, no wydaje mi się, że nie da się tego inaczej złożyć, bo brakuje po prostu potem w pewnym momencie ciał na boisku. Coś, ktoś ci ściągnie jakiegoś Saurusa przypadkowego, spadną skinki i nie ma kim grać, więc ta rozpa wydaje mi się optymalna. Tej opcji 1150 to chyba nawet nie masz za bardzo jak włożyć trzeciego przerzutu, bo nie. Wychodzisz... Znaczy mogę, tylko chyba musiałbym grać. A nie, może i masz rację, może no i bo się nie da. Masz Kameleona, który kosztuje 70 tysięcy, wymieniasz go na skinka za 60, zyskujesz 10, oddajesz aptekarza, no to daje 60 tysięcy. Czyli okazuje się, że grasz w 11 zawodników, bo musisz się pozbyć, grasz 11 zawodników, w tym na 4 skinkach, i wtedy ci się robi wolne 70 tysięcy, które wkłada trzeci przerzut. Więc masz 11, aptekarza, 3 przerzuty. Jeśli dobrze to liczę teraz w biegu tak zwanym. No to może być mało. Brakowało czasami rzeczywiście tego trzeciego przerzutu. No, trafisz na takie hafy, to w ogóle jesteś tak w dramacie. Bo ja sobie akurat nie siadł rzut na kucharza. Gdyby siadł, no to grasz bez przerzutów. Byłoby to co najmniej smutne i myślę, że o ile ty, mając też dosyć przyjemną liczbę bloków, nie cierpiałbyś aż tak bardzo, tyle no jest dużo drużyn, które bez przerzutów, jeśli Makłowicz odpowiednio dobrze sobie rzuci, no to dzieją się sceny tragiczne. Tak, teraz jeszcze to zweryfikowałem. Można zrobić rozpiskę o treści Crocs, 6 Saurusów, 4 zwykłe skinki, 3 przerzuty aptekarz. Natomiast wydaje mi się, że przy twojej bardzo, jak to mówisz, dziad bowlerskiej, bezpiecznej grze, gdzie nie robisz rzeczy szalonych, to chyba lepiej jest mieć skinka w zapasie i do tego aptekarza, na przykład na znokautowanego Zaurusa, aniżeli ten trzeci przerzut zamiast dwóch. Natomiast to tylko no to moje powiem, takie... że jakoś wyjątkowo na tym turnieju aptekarz mi słabo działał. W sensie każdy, kto mi coś tłukł, to zrzucał od razu na kas i rzucał oczywiście powyżej szóstki. W Chausenach mam tak, że jak używam mapo, to zawsze pierwsze KO praktycznie, prawie zawsze. Chyba, że to jest już, nie wiem, siódma, już ósma tura, no to wtedy się zastanawiam. Ale tak, pierwsze cztery, powiedzmy, tury, to w ogóle bez zastanowienia pierwsze KO od razu wchodzi apo, żeby nie spowodować tej lawiny. Tutaj tak go nie mogłem używać, ale gdzieś tam w dwóch meczach bardzo mocno podratował człowiek. Idąc dalej po tabeli, mamy na czwartym i na siódmym miejscu Leona i Reszek odpowiednio. Na Amazonkach, Amazonki, jeśli chodzi o kolejną iterację mojego rulesetu, zostały trochę osłabione, ze względu na to, że one chyba najbardziej ze wszystkich drużyn zyskują na zmianach Chaos Dwarfów, jak o Hadecji mowa, Viking na miejscu piątym. To był turniej dla Hadecji tak naprawdę pożegnalny, jeśli o to chodzi. Dalej Grom na Norse na miejscu szóstym, 4-0-2 wynik, ale tam bardzo dobre matchupy dla niego. Raczej cele miękkie, tak jeszcze teraz sprawdzam, były wampiry, były krasunowe ogry. Krasun... Wynik dla niego był mało istotny, natomiast zrobił najwięcej kontuzji, 32 w 6 meczach, więc wynik naprawdę bardzo solidny. Rozpiska na 6 ograch, do tego Morg, nie Snot, a Gnoblary do 12. Także to była rozpiska, w której myślę, że można było akurat Norską, która ma dostęp do bloka, jeszcze tam tackle dobrany, można było trochę poszaleć. Były szczury, były 2 razy Amazonki i Dark Elfy na zakończenie turnieju, więc myślę, że jeśli chodzi o matchupy, to miał całkiem solidny nasz czeski gość.
gnomy bardzo wysoko, co tylko mnie upewnia w tym, że jest to drużyna Stanti, która nie powinna się znajdować w tierze Stanti, jeśli nie ma ograniczenia tym, ile razy można jakiegoś skilla wziąć. Natomiast ja nawet, o czym jeszcze będę mówił, zastanawiam się, czy gnomy nie powinny być jeszcze oczko wyżej w tierze czwartym. Natomiast o tym, czemu będę się przyglądał na wykopkach i najbliższych turniejach do końca 2024 roku, to jeszcze zajawię. Miłosz, debiutujący na Dark Elfach na 9 miejscu, po nie najlepszym starcie od porażki remisu, ale później łącznie 3 zwycięstwa, 1 remis w ostatnich 4 grach. Unicorn są na miejscu 10 na Dwarfach. Z jakichś ciekawszych rzeczy to Helmet zajął 11 miejsce po wyniku 3-2-1 ludźmi na Grimie Iron Joe'ie. No i cóż, z takich eksperymentów to myślę, że to jest taki warty wspomnienia i że tutaj wynik ostatecznie udało się zrobić całkiem niezły. Amazonki z wężem, Waszik dopiero 29, 2-2-2, a kapitan Titus 41 z wynikiem 1-1-4, więc to nie za bardzo zadziałało. Jeśli o to chodzi, Ulises grał na Karinie. Tam w ogóle była taka śmieszna sytuacja, bo sobie pozwolę przytoczyć. Ja ją napisałem na Facebooku, natomiast nie każdy to musiał zobaczyć. W trakcie meczu, to było chyba przed porą obiadową, tak kojarzę, jeszcze zaraz to zweryfikuję. Natomiast Ulises w meczu numer, tak jest, 2 z kuną domową na jej szczury, no sobie gra swoim nekro, jest fajnie z Kariną i w ogóle. Karina sobie trzyma piłkę w drugiej połowie, Kuna nie przyłożyła w swoim ataku. No i absolutnie Ulises wyczyścił boisko, został chyba tam jeden, dwa szczury, które na zmianę faulował, były na stunie. I generalnie od trzeciej tury był w zasięgu przyłożenia z piłką na Karinie. No i przychodzi ósma tura, Ulises wystawia sobie zombiaczka, żeby go sobie ugryźć przy linii touchdownu, jeśli coś by poszło nie tak. Pech chciał, na Karinie rzuca jedynkę na Bladlasta. Jeszcze bardziej pech chciał, że obok stał perfidny sędzia Jaskier. No i sędzia Jaskier poinformował go, że nie można ugryźć zombiaka. Bo moi drodzy, to jest coś, co na przykład z Dudemario omawialiśmy w trakcie przeglądu rozpisek, ale jeszcze to powtórzę. Jeśli chodzi o Bladlasta, jest napisane konkretnie w opisie skilla, że można gryźć tylko zawodnika, który nazywa się Trall Lineman. No a Zombie Lineman ewidentnie Trall Linemanem nie jest, więc w każdej innej drużynie, mówię o Karinie, jeśli ona nie gra w wampirach, no to gryźć może tylko przeciwnika. Raz na grę z umiejętności Tasty Morsel i tam jest napisane konkretnie o przeciwniku, więc z Tasty Morsel nie można ugryźć swojego zawodnika, więc pamiętajcie, grając przeciwko Karinie, jeśli Tasty Morsel jest dostępne, nie stawiać swoich zawodników przy linii touchdownu, jeśli gracie na Karinę w drużynie innej niż Vampirak. No i w ten oto sposób jeden zestunowany liniowy szczur wybronił dzielnie remis w meczu na Ulizesa. A co do tego, co dalej? Moi drodzy, za niedługo wykopki będziemy mieli tam. Trochę zmian ze względu na nową HDC-ję i chciałbym, żeby to wybrzmiało. Tutaj jest parę drużyn, którym bardzo się będę chciał przyglądać. Oczywiście będę przyglądał się bacznie wszystkim drużynom. Obstawiam, że będzie to turniej, na którym dostaniemy wysyp Stanti ze względu na to, że to wykopki, że do Crazy'ego, że do Poznania. To taka trochę Mekka, jeśli chodzi o drużyny pokurczy stała się. Mówię tutaj o Poznaniu. Natomiast ja będę się koniecznie przyglądał Udelfom. Tutaj oni aktualnie są w tierze pierwszym, ale jak najbardziej dla mnie tutaj jest pewna opcja, pewne scenariusze, w którym znajdą się w tierze drugim od 2025 roku. To samo tyczy się szczurów Norska, póki co w tierze numer 3, natomiast widzę świat, w którym kończą w tierze drugim. Ta sama sytuacja, jeśli chodzi o wampiry i odwrotna sytuacja, jeśli chodzi o Hadecję nową. Aktualnie oni w tierze drugim. Natomiast widzę tutaj potencjał, żeby spuścić ich o jedno oczko do tieru trzeciego. No i coś, co ja już zajawiałem, czyli gnomy z potencjałem na wskoczenie do tieru numer
4. Natomiast Rupert, twój chaos na wykopkach bardzo przyjemnie się składa, jak się okazuje, i zupełnie przypadkiem, dokładnie tak, jak chciałeś, żeby się składał. Tak, zupełnie przypadkiem. Wiesz co, on się składa dokładnie tak, jak się składał na Atenę. Zobaczymy. Cały czas zastanawiam się, czy grać chaosem na wykopkach, czy wziąć sobie jeszcze raz lizaki. No, czy jednak nie złożyć hołdu poznaniakom i nie pojechać z notami. Ale tak jak mówisz, tam będzie wysyp Stanti, więc nie wiem. Jeszcze zobaczę. Tam, jak zagrasz Stanti, to nie będziesz wyjątkowy, tak jak na każdym innym turnieju, jak grasz z Notlingami. Czy tam No grałeś, bo już właśnie. dawno nie grałeś. Także ja być może się na wykopkach pojawię, jeszcze nie wiem czym. W sumie z jednej strony bym chciał, z drugiej strony tak bardzo mi brakuje czasu na wszystkie inne kwestie. Natomiast no, cały czas to ważę i zobaczymy, jak to na koniec dnia wyjdzie. Natomiast co? Myślę, że teraz moglibyśmy jeszcze raz powrócić do Legendary Cupa i tak w jednym zdaniu może podsumować turniej. Mi się wydaje, że on od strony organizatora, chociaż głównym organizatorem był tak naprawdę Snickers, jemu się należą tutaj wszystkie gratulacje i podziękowania, bo on tak naprawdę wykonał myślę 90% roboty, a ja robiłem takie swoje typowe jaskrowe rzeczy. Muszę mu zdjęcia wysłać dzisiaj mi. Dzisiaj, albo nawet wczoraj pisało to do mnie. Cały czas tego nie zrobiłem perfidnie, ale zaraz do tego usiądę, jak tylko skończymy nagrywać. Pozdrawiamy oczywiście Snickersa z tego miejsca. No, wydaje mi się, że po Pozdrawiamy. stronie organizacyjnej turniej nie był perfekcyjny, ale chyba mimo wszystko był okej. Był chyba A dobry. powiedz, bo o tym się nigdy w sumie nie mówi. Mieliście jakieś takie niespodzianki, które was mocno zaskoczyły organizacyjnie? Czy musieliście coś na ostatnią chwilę ratować? Bo to często się zdarza, o tym się nie mówi, a to też jest wyzwanie, żeby skoro turniej się udał, był bardzo fajny, to żeby powiedzieć, czy coś po drodze nie zdarzyło się dziwnego. Wiesz co, wydaje mi się, że chyba nic takiego nie było teraz, jak szukam pamięci, to chyba nie tak naprawdę, wiesz, o ile sala była ustawiana w piątek, chłopaki ustawiali, wiem, że Snickers tam z krakowską ekipą ustawiał stoły, to generalnie wszystko de facto było gotowe już zawczasu. Jeśli chodzi o zestaw startowy, on ładnie poszedł na początku turnieju, też rozdaliśmy wszystkie rozpiski. Na turnieju pojawił się każdy. Wydaje mi się, że nie było żadnych takich problemów, gdzie na ostatnią chwilę trzeba byłoby coś łatać, ale Snickers też jest fenomenalnym organizatorem. Powiem to szczerze, to też jest człowiek, który się mniej lub bardziej, ale zawodowo tym zajmuje i to widać i czuć. I jakby organizowanie z nim turnieju to jest czysta przyjemność, bo ja nie muszę go o nic pytać. Ja wiem, że powiedzmy, mam zrobić swoją robotę, a jak on nad tym wszystkim czuwa, to wiem, że będzie zrobione i wiem, że będzie dobrze. I mam wrażenie, że poza pewnymi małymi mankamentami, które wydaje mi się, że na koniec dnia nie sprawiają, że turniej jest w jakimś stopniu nieudany, rzeczy, które można zaliczyć jako delikatne niedogodności, ale nie jako problemy, mogą się pojawiać. Natomiast jeśli chodzi o wydarzenie, ono zawsze pojedzie od początku, dojedzie do końca. No, a tak też się stało, że wykruszył się Mateo z powodów zdrowotnych w ostatniej chwili, więc Snickers wskoczył grać. Ale przy takiej liczbie graczy wydaje mi się, że jedna osoba nie grająca to jest zupełnie wystarczająco. No i wydaje mi się, że nie było takich sytuacji. Natomiast jeszcze raz chciałbym tutaj zshoutoutować Snickersa, bo on po prostu świetnie organizuje wydarzenia i gość się na tym zna. Wszystko było dograne, wszystko było gotowe. Tak naprawdę wykonał, myślę, 80% roboty przy tym turnieju. No i jeśli potrzebujecie kiedyś pomocy z organizowaniem turnieju, to myślę, że do Snickersa na pewno można się odezwać, czymś go tam poczęstować odpowiednim w ramach rekompensaty i coś zawsze będzie się dało załatwić. Natomiast pytanie, Rupert, jak u ciebie z perspektywy gracza, takie jeszcze zdanie podsumowania? To bardzo fajny turniej. Nie mogę oczywiście narzekać na wyniki sportowe. To siadło. Jak siada ci dobrze granie, no to od razu też różowe okulary wskakują na twarz. Ale tutaj myślę, że przy jakichś gorszych wynikach
absolutnie nie miałbym się do czego przyczepić. Wszystko było jakby pozytywnie moim zdaniem. Miejscówka, tak jak mówiłem, mi się podobała, nie miałem z nią problemów. Same mecze, wszystko było ok, wszystko na czas, super. Super, świetnie to słyszeć. To tylko, jeżeli chcecie mieć miejsce na rozwój, to trzeba będzie pewnie szukać większej sali. Ta, co była, o której wspominałeś 2 lata temu, w tym muzeum wtedy graliśmy. Tak, tak jest. Dobrze pamiętam. Tak było. Tylko znowu możecie przeszacować liczbę graczy, może znowu się okazać, że tam zrobicie i znowu będzie 25 osób, tak? Ale no tutaj nie ma miejsca na to, żeby to jeszcze zwiększyć i żeby kogoś jeszcze dobrać, więc to może ewentualnie do przemyślenia, ale to widzicie też chyba, jeżeli macie, nie wiem, 3 miesiące przed turniejem, macie już zgłoszonych 40 graczy, no to można się zastanowić, czy nie trzeba szukać czegoś większego. Na pewno będziemy mieli to wszystko na uwadze przy organizacji kolejnego Legendary Cupa, bo to nie jest koniec jeszcze całego przedsięwzięcia, którego to była teraz 4. edycja, następna 5. to można by nazwać, że nawet w miarę prawie okrągła. Natomiast jeśli chodzi o najbliższy kalendarz turniejowy, moi drodzy, to jeszcze pozwolę sobie tutaj dodać, bo myślę, że taki odcinek o minionym turnieju dobrym momentem na to jest i na pewno lepszym niż omówienie rasy, gdzie chcielibyśmy, żeby treści były troszkę ponadczasowe i raczej nie dążyły do przeterminowania się. W najbliższym czasie mamy trochę jednodniówek. 9 listopada mamy 2 turnieje. W Warszawie 2. edycja bardzo luźnego turnieju z ręki Tomka Kosa. Dodatkowo też wtedy jest Military Cup w Koszalinie. Do tego wszystkiego, jeśli chodzi o listopad, oczywiście Wykopki Poznańskie, 23-24 listopada, świetny turniej, zapraszam was bardzo serdecznie, nie wiem, czy ja tam będę. Rupert, z tego co słyszałem, ty tam będziesz. Jak najbardziej. Więc polecam bardzo serdecznie. Eliasz, Crazy, świetni ludzie, warto do nich wpaść, warto do nich zabitać. No i być może oddać hołd Crazy'emu i zagrać drużyną pokurczy wszelakich. Dalej, jeśli chodzi o kalendarz turniejowy, 30 listopada, czyli Kroll Bowl, edycja 4, tam z tego co kojarzę, Unicornson i Biały odpowiadają za organizację tegoż turnieju. Dalej mamy grudzień, 7 grudnia, turniej praktycznie mikołajkowy, dzień po świętym Mikołaju, Merv Bowl, pruszkowski, tym chyba Wiking, przede wszystkim jest organizatorem tegoż wydarzenia. Lecimy sobie dalej, wskakujemy w 2025 i mamy na jego początek 2 turnieje 2-dniowe. Znany nam już wszystkim bardzo dobrze Fantasy Bowl Winter Cup warszawski, organizowany przez klub Deadline. Tegoroczny NAF National polski. Wydaje mi się, że to będzie naprawdę syty, duży turniej, konkretny. Warto wpisać go w kalendarze, ale też pewna nowinka na początku lutego. Chociaż de facto Wrocław, luty to nowinka nie powinna być. Natomiast Beach Bowl został przeniesiony na kwiecień, gdzie troszkę... Beach Bowl. A ja powiedziałem? Beach Bowl. Się wytnie. Brick Bowl przeniesiony na kwiecień, na termin też, który w ostatnich czasach można kojarzyć z Warsaw Tournamentu. 10. jego edycja też się wydarzy. I z tego co kojarzę, to bardzo niefortunnie, bo tydzień po tygodniu te turnieje będą. Ja się na pewno na Warsaw Tournament wybieram, że tak powiem. Natomiast we Wrocławiu, jako takie pewne załatanie luki Brick Bowlowej, Dude Mario, Misiozaurus, ale z tego co wiem, to nie tylko, bo pojawia się Double D Cup, czyli turniej deadline'owo-fajansowy, na który myślę, że wspólnie z Rupertem możemy was zaprosić. Ja planuję się tam wybrać, chyba że wydarzy się jakaś kraksa czy inna awaria. Natomiast to, jeśli chodzi o ten czas najbliższy, później oczywiście turnieje będą, natomiast będą też okazje, żeby o nich pomówić i na nie zaprosić. Dzisiaj wydaje mi się, że to od nas będzie wszystko. Bardzo wam dziękuję, moi drodzy, za wysłuchanie nas i tobie, Rupert, za poświęcenie mi czasu, za przybycie, za, myślę, bardzo przyjemną rozmowę. Dziękuję bardzo za zaproszenie przede wszystkim i dziękuję za bardzo fajny turniej. I tym optymistycznym akcentem myślę, że, moi drodzy, możemy zakończyć. Do następnego razu.
Do usłyszenia. Żegnamy się Do z wami. usłyszenia. Dziękujemy wam za uwagę.